Witam serdecznie z Augustowa, gdzie odbywa się 13. Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. Podlasie jest stolicą produkcji w Polsce mleka. W związku z tym w dzisiejszym forum biorę bardzo duże grono zacnych gości, nawet z Australii, z Europy, z Niemiec, Europa, Niemcy, Francja, Dania. Są przedstawiciele ambasady chińskiej z innych krajów. Świadczy to o tym, że forum jest powszechne, jest powszechna wiedza o forum na rynku mleczarskim światowym i dyskusja w panelu prowadzona była w kierunku tym, jaka jest aktualnie sytuacja po zniesieniu kwot mlecznych, po wprowadzeniu embarga, kar za przekroczone kwoty mleczne, jak to przekłada się na rynek mleka. I wszyscy koledzy zgadzali się, że jest to trudna sytuacja. Najbardziej odczuwają te problemy producenci mleka, rolnicy, że nastąpił spadek cen za mleko w porównaniu do roku ubiegłego o 30%. W związku z tym, że są oni w okresie spłaty swoich inwestycji, które ponieśli na budowę nowych gospodarstw, na rozwój tych gospodarstw, i ten spadek cen wpływa ujemnie na płynność finansową ich gospodarstw. Trzeba jednak powiedzieć, że to dotyczy nie tylko polskich gospodarstw, ale tak samo koleżanka z Danii przedstawiała, że te problemy również ich dotyczą, również Francji, również po prostu w Australii, może w mniejszym stopniu, bo to jest rynek, który jest dość zamknięty dla tych innych krajów. Jakie wnioski, perspektywy, co dalej? Nie widać symptomów pozytywnych w zakresie poprawy cen na rynku światowym. W związku z tym nie możemy obiecywać producentom, że to zmieni się z dnia na dzień. Natomiast jako mleczarstwo będziemy starali się po prostu płacić maksymalnie, na ile będą pozwalały budżety spółdzielni.